Siemanko, z tej strony Rolez, witam w kolejnym Vaplogu na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się Maze Tankiem. Proszę bardzo, jest to taki oto tank. Jest on od firmy Ample. Nie wiem, czy to tak się czyta, ale mieć nadzieję, że to tak się czyta. Pokażę wam teraz pudełko z każdej strony. Proszę bardzo, tutaj mamy informację, co się znajduje w zestawie. No i tak się prezentuje z każdej strony pudełeczko. Dobra, przejdźmy do środka. Naszym oczom ukazuje się zapasowe szkiełko, zapasowa grzałka oraz sam tank. Na początku pokażę wam tego tanka, ponieważ jest on naprawdę ciekawym tankiem. Zaprezentuję wam teraz grzałkę, bo ona jest naprawdę bardzo ciekawa. Pierwszy raz się spotykam z tego typu grzałką, więc chętnie wam ją pokażę. Jest to taka grzałka i tutaj nie jest tak jak zawsze, że są jakieś zwoje. Momencik, odzoomuję trochę, żeby fokusa złapało. O, tylko zamiast tego, nie mam tutaj żadnego śrubokręcika, żeby wam pokazać, ale ogólnie to zamiast grzałki mamy tutaj taki szkielet. Widzicie? Tutaj dookoła mamy taki szkielet i to jest grzałka. Pod spodem jest wata i po prostu to sobie nam smaży liquid. Teraz wam pokażę zapasową grzałkę, bo to jest właśnie ciekawa sprawa. Cyk, zapasowa grzałka wygląda w ten sposób. Więc jak widzicie, śmieszne, fajne, oryginalne. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam. No i tak to wygląda. Dobra, ja poskładam z powrotem naszego tanka. Na początku myślałem, że to jest RDTA, ale doczytałem, że to jest tank i byłem w szoku. Po czym zobaczyłem na grzałki i byłem jeszcze bardziej w szoku, więc to jest dobre. Strasznie mnie ciekawi, jak to działa. Dobra, cyk, zakręcamy sobie to. Pokażę wam, jak to się prezentuje z każdej strony. Zrobię tylko zooma, żebyście to mieli troszeczkę większe. No i teraz obrócimy to z każdej strony, żebyście widzieli, jak to się prezentuje, jak to wygląda. Mamy również regulowany airflow. Pyk. Tak wygląda. No i airflow regulujemy tutaj. Oj. No, otworzy się ten airflow. Może ja tak to zrobię. Ty, dlaczego się nie chce otworzyć? A, dobra, jest. Otwiera się. Tutaj mamy airflow na full otwarty i możemy sobie to regulować. Ja zostawię otwarty na full. Żeby zatankować nasz sprzęt, po prostu odkręcamy sobie górę i naszym oczom ukazują się dziurki, do których wlewamy liquid. Ja na razie liquidu nie będę wlewać. Na początku sobie go przykręcę do WP2 kit. Znaczy kit. W sumie to nie jest kit, tylko już sam box. Przykręcimy go sobie. Pyk. I sprawdzimy, jaką oporność posiada ta grzałka. Klikniemy sobie, że new coil yes. Oporność grzałki jest to 0,27 ohma. Nie wiem, czy to widać, ale jest. Dobra. Żeby nie było, że spalę grzałkę, to po prostu zaleję go. Zalejemy go sobie liquidem od Fruity Watermelon, czyli arbuzik. Za chwilę zobaczymy, jak to będzie smakować. Oraz jak widzicie na moim egzemplarzu WP2 jest tutaj dedykacja, czyli moje imię i nazwisko. Jeśli ktoś chce mnie followować na fejsie, to macie link w opisie, chyba z tego, co się orientuję. Dobra, wchodzimy sobie tutaj, w sensie wkładamy butelkę od liquidu. Zalejemy sobie tutaj, żeby grzałka miała co pić, bo tam dość sporo waty widziałem w tej grzałce, więc jeszcze z drugiej strony sobie polejemy. No i dobra, powinno styknąć. Ok, zakręcę liquid, żeby nam się nie wylał. Zakręcimy tanka. No i dobra. Za chwilkę sobie porobimy chmurki, odczekamy chwilę, niech sobie ta grzałka zdąży się napić. Zrobimy sobie teraz parę chmurek. Jak widzicie, nie mam na sobie okularów przeciwsłonecznych, leżą sobie tutaj. Możecie pisać w komentarzach, czy wolicie, jakie mam na sobie, czy też nie mam ich na sobie. Ogólnie to strasznie razi w oczy ten softbox i ten softbox. Postaram się na nie po prostu nie patrzeć. No i co, porobimy sobie teraz parę chmurek. Chmurki lecą naprawdę konkret, 50 watów mam aktualnie na boksie ustawione.
Strasznie intryguje mnie, jak działa ta grzałka. Niestety nie mam tego jak zobaczyć, ale naprawdę jest to bardzo ciekawe. Jest to naprawdę fajne rozwiązanie, bo bardzo dobrze oddaje smak i to się chwali. Dodatkowo fajne jest to, że w ogóle nie strzela ta grzałka i to jest też spoko. No, więc mam nadzieję, że Vape Lock się podobał. Jeśli tak, łapa w górę, sub, dzwonek, czytajcie opis pod filmikiem. Dodatkowo pozdrawiam wszystkich widzów oglądających oraz moich sponsorów i patronów. Pozdro dla Was i dzięki za wsparcie. Trzymajcie się, do następnych filmów. Siemano!